witamy w drugim dniu w Brześciu. Troszeczkę nam się skiepściła pogoda. Jest podobna jak na majówce dla niektórych z Was, którzy są w Polsce. Znajdujemy się na plaży nad rzeką Muchawiec, nad którą spaliśmy nawet dwie noce. Tam po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Bardzo fajny nocleg, było bardzo cicho i spokojnie, zarówno wczoraj, jak i przedwczoraj. Mimo pogody i tak mamy do załatwienia dużo spraw takich w środku, bo musimy opłacić mandat, żeby jakoś stąd wyjechać. Wczoraj już była pierwsza próba, żeby go opłacić i jest problem. Jest problem, bo nie ma go w systemie. Na razie nie bardzo mamy pomysł, jak to załatwić. Bo jak nie ma w systemie, to nie ma. Najwyżej na partyzanta jedziemy na granicę i spędzimy tam 24 Będą godziny. Będą nas trzymać za 25 zł mandatu. Za 25 zł mandatu. Tak. Ale a poza tym chcemy wysłać... Trzeba dzwonić. Poza tym chcemy wysłać kartki dla naszych patronów. Znać pocztę, a jakoś do tej pory nigdzie nie widzieliśmy, albo po prostu nie wiemy, jak Cyrilii sobie z pocztą. A to znajdziemy. Znajdziemy. Nagrywamy dla Was z plaży, z brzeskiej plaży, na której mieszkańcy normalnie sobie plażują. Dzisiaj nikogo nie ma, bo jest taka pogoda, nie inna. Popatrzcie sobie kilka ujęć i lecimy dalej. Zastanawialiście się, jak uzupełnić wodę na Białorusi w kamperze, to można tak, a tak na serio to biorą wodę z rzeki do prac drogowych, do mycia ulic, do innych rzeczy. I jest taki sobie punkcik z wodą, z muralem, jakiś białoruski pies nas atakuje. Co, gościu? Nie rozumiecie. My nie понимаем, my z Polski, z Polski. Nie znają ruskiego. A ja говорю, поздоровался. Ładny. Nie понял? Krasy, tak? Krasy. Poszli, poszli. No tak na serio to można podjechać tutaj i nalać sobie wody i podejrzewam, że na każdej stacji też by nie robili problemu. Działa. A do nas sprawdziła. Czyli bez problemu można sobie uzupełnić wodę. A jak ktoś jest bezłazienkowy, to jest prysznic. A to już ja sprawdzę, czy działa. Woda pewnie zimna, ale można zawsze się umyć. Jest też toj, więc jak chcecie zrobić serwis, to na mapie zaznaczymy to umiejętne miejsce, gdzie można to zrobić. Ciężarówka nalała i jedzie do roboty. Właśnie tutaj nad rzeką Muchawiec mieszkańcy spędzają czas, spacerują, spotykają się ze znajomymi na bulwarach. Składa, że w tym roku wypada tysiąclecie miasta Brześcia. Na tę okoliczność powstał taki oto zegar słoneczny z najważniejszymi zabytkami Brześcia. To wracamy na chwilę do rutyny życia codziennego. Idziemy opłacić mandat.
mandat można opłacić albo w banku, albo na poczcie. Znaleźliśmy pocztę, przy okazji jeszcze wyślemy kartki. Wczoraj jak byliśmy w banku, to coś tam mieli, jakiś problem. Zobaczymy, jak pójdzie na poczcie. No i niestety mandatu nie udało się załatwić. Idziemy dalej na poszukiwania jakiegoś banku, w którym może nam się uda. Coś mówią o 10 dniach, o tym, że nie jest to w systemie i dopiero będzie za 10 dni. Ale my nie mamy tyle czasu, idziemy jeszcze zobaczyć do jakiegoś banku. To, co nam się udało zrobić na poczcie, to wysłać kartki. Jeżeli chcecie dostać taką kartkę od nas, zapraszamy na naszego Patronite'a. Tutaj się wyświetla. Kolejny bank, niestety uciekliśmy z kwitkiem, bo to samo, nie ma nas w bazie. Pani powiedziała, żebyśmy wyjeżdżali, więc chyba tak zrobimy, chyba że dziś jeszcze znajdę jakichś policjantów. To tak zrobimy, na pewno, bo już nie będziemy musimy, za tym chodzić. Tylko teraz jak wjedziemy, bo nam się tutaj spodobało i chcemy odwiedzić te inne obwody. Będę miał zakaz wjazdu na Białoruś już po pierwszej wizycie. Będę tutaj dłużnikiem. Ale może z 25 zł tak ci nie narośnie. A skąd wiesz, kiedy będziesz tu następnym razem? Ogólnie rzecz biorąc, to tutaj jest 31 banków, z czego 30 należy do państwa. Jest prywatny. Tak, będziecie wymieniać kasę, to niezależnie w którym banku kurs jest i tak ujednolicony i nie ma to większej różnicy. A mandaty pojawiają się w systemie po 10 dniach. Po 10 dniach, no więc jak jedziecie na voucher turystyczny, to pamiętajcie o tym, żeby być grzecznymi, bo... Zapinać pasy. Potem może być problem. A to za coś innego jeszcze można dostać. Pasy to jest, wiesz, psików i ten, pikuś. Na pocieszenie i wzrost morali po nieudanych sprawach urzędniczych na Białorusi kupiliśmy sobie nowego członka załogi, który będzie jeździł z nami. Ten tutaj żółty, on już jeździ od samego początku, nazywa się... Tripik. No i łapacz snów, który mamy, który pozwala nam dobrze się wyspać. A teraz... To są pamiątki z Hiszpanii, a to jest z Białorusi pamiątka. Urzekł nas ten komar, dlatego go wzięliśmy. Bo... Tak, jak to ten Szymborska mówiła? Kiczowata taka pamiątka, ale takie kiczowate pamiątki dobrze poprawiają nam humor. Jeszcze... Ty masz mak między zębami. To mnie bardziej humor poprawia. Jego trąba. Jedziemy, mak. Nie będę wyciągał na wizji maku. Ruszamy dalej, coś jeszcze tu pobuszować w Brześciu. Zainteresować w Brześciu to dworzec kolejowy. Nie dość, że wygląda jak taki niewyrośnięty pałac kultury i nauki, to do tego podzielony jest na dwie części. Na warszawską, na której teraz stoimy, i z drugiej strony na moskiewską. Wynikało to z tego, że w Rosji i w Polsce były różne szerokości torów. Nie wiem, czy to zostało do tego momentu i dalej tak jest, ale to właśnie było pierwsze miejsce, gdzie można było zamienić pociągi na właściwe tory. Dużo tych torów. Tory też były złe. Ale nic nie zrobisz. Jest tutaj wszystko odnowione. I powiem wam szczerze, że warszawska strona też robi o wiele większe wrażenie niż ta moskiewska. Warto to zobaczyć, nawet jeśli nie podróżujecie pociągiem. Jedną z najfajniejszych atrakcji Brześcia jest Aleja Latarni. Warto tutaj się wybrać o zmroku, żeby zobaczyć, jak latarnik odpala latarnię przy dźwiękach muzyki. Z
Zapraszam Was teraz na krótki spacer z najbardziej osobliwymi latarniami Brześcia.